Inwestycje, nowe technologie, internet nowej generacji, Web 3, zdecentralizowane finanse. Te zagadnienia w kontekście projektu inwestycyjnego MetFi omówię dzisiaj. Mam na imię Wojciech, witam wszystkich na dzisiejszym Zoomie i na wstępie taka informacja. To jest tylko element edukacyjny, nie porada finansowa. Ja po prostu chcę się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie projektu MetFi. Tego dżentelmena nikomu przedstawiać nie trzeba. Robert Kiyosaki, autor bestselleru Biedny, Bogaty Ojciec. A tu inna jego książka, Kwadrant przepływu pieniędzy, w której koncentruje się na inwestycjach. Wszystkich ludzi pracujących dzieli jakby na takie cztery kategorie. P jak pracownik, S jak samozatrudniony, B jak biznesmen i jak inwestor. I teraz pracownik to osoba, która pracuje na etacie, ma ograniczoną odpowiedzialność, ale pewną stabilizację, przy czym ograniczone zarobki. Osoba samozatrudniona, czyli taka, która posiada jednoosobową działalność gospodarczą, no ma już zdecydowanie lepsze warunki finansowe, sama to reguluje, no ale zajmuje się właściwie wszystkim od początku do końca, więc powiedzmy, towarzyszy mu na co dzień stres i pewnie też brak czasu. Po prawej stronie mamy biznesmena. To już jest człowiek, który zarządza grupą ludzi, którzy na niego pracują. No i oczywiście zarabia o wiele więcej. Jego kapitał jest pomnażany dzięki pracy wielu ludzi. No ale też w związku z tym, że ma dużo więcej obowiązków, dużo więcej pracy, ma też więcej pieniędzy, ale zdecydowanie mniej czasu. Natomiast czwarty kwadrant, inwestor, to jest osoba, która wysyła swoje pieniądze do pracy i te pieniądze pracują na niego. To jest chyba najlepsza opcja, jeśli chodzi o te cztery kategorie i sposoby zarabiania pieniędzy. I Kiyosaki skupia się właśnie na tym czwartym kwadrancie. Co ważne, po lewej stronie tego kwadrantu przepływu pieniądza jest 80% ludzi i w ich posiadaniu jest tylko 20% pieniędzy. Czyli ci, którzy pracują na etacie, tudzież samozatrudnieni, 80% ludzi, 20% pieniędzy. Natomiast po prawej stronie tego kwadrantu, czyli biznesmeni, inwestorzy, to zaledwie 20% całej populacji i oni dysponują resztą pieniędzy, czyli mają aż 80% pieniędzy w swoim posiadaniu. No myślę, że warto przejść na tę prawą stronę i to jak najszybciej. Inwestujemy w różne rzeczy. Możemy inwestować w nieruchomości, możemy inwestować w akcje. Ja miałem dwa takie podejścia, jeśli chodzi o inwestowanie. W latach 90. zakupiłem akcje Banku Śląskiego. To był dokładnie 94. rok i były tam ograniczenia, ponieważ było ponad 800 tysięcy chętnych do zakupu tych akcji, więc na jedną osobę przypadały tylko trzy akcje. No ale na debiucie wartość tych akcji wynosiła blisko 7 milionów, czyli tam było
wzrost tego kapitału zainwestowanego o 1350%. Ja takie akcje tego Banku Śląskiego zakupiłem. Zaraz po debiucie chciałem je sprzedać, żeby jak najszybciej zrealizować zyski, ale okazało się, że niestety nie jest to takie proste, ponieważ sprzedawać je mogli tylko pracownicy banku. Natomiast na ludzi takich jak ja, zwykłych inwestorów, no czas troszeczkę, trzeba było po prostu więcej czasu i w momencie, kiedy ja mogłem je już sprzedawać, to już nie było takiego zysku. No co mnie właściwie zniechęciło i dałem sobie spokój z graniem na giełdzie. W 2016 roku ktoś przyszedł do mnie i zaproponował mi Bitcoina. A kup Bitcoina, bo warto, wiesz, taka kryptowaluta. Ja niewiele z tego rozumiałem. Byłem trochę przestraszony i powiedziałem: nie, dziękuję. Jak nie rozumiem, nie inwestuję, bo mogę stracić. No i w 2022 roku, kiedy ktoś przyszedł do mnie i zaproponował mi MetFi, pomyślałem sobie, no do 3 razy sztuka. Też nie rozumiałem za dużo, ale postanowiłem zaryzykować. No i od lipca 2022 roku jestem w projekcie MetFi. To jest projekt inwestycyjny, gdzie można zakupić akcje, udziały tego projektu i za jakiś czas cieszyć się zyskiem. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku tych akcji, udziałów, które tutaj widać na ekranie. Apple, Google, Microsoft. Można tych firm wymieniać bardzo dużo. Przy czym kupując akcje tych firm za kilka lat można było spieniężyć zyski, cieszyć się powiększonym kapitałem. Ale do tego, myślę, potrzebne było coś takiego jak sposób myślenia, zmiana sposobu myślenia. Bo ja przynajmniej wyrosłem w takiej kulturze oszczędzania, natomiast kultura inwestowania była mi całkiem obca. I oczywiście ja z takich korzyści tutaj, z takich opcji jak akcje Apple, Google, Microsoft nie skorzystałem, bo nawet nie miałem zielonego pojęcia 50 lat temu, 20 parę lat temu, że takie możliwości istnieją. To jest świat finansów tradycyjnych. Natomiast nasz projekt funkcjonuje w świecie finansów zdecentralizowanych. Cóż to znaczy finanse zdecentralizowane? To są finanse, które nie są zarządzane odgórnie, nie są kontrolowane przez banki centralne, przez rządy państw. To są na przykład aktywa cyfrowe, takie jak choćby kryptowaluta, Bitcoin, BNB, Solana, Ethereum, na rynku od 15 lat. I to są właśnie finanse zdecentralizowane, które istnieją w przestrzeni zdecentralizowanego internetu. Web3 to jest nowa generacja internetu. I w tym roku, w styczniu, Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy, amerykańska komisja, SEC, zaakceptowała Bitcoina jako cyfrowe aktywo. Wprowadziła tak zwane ETF-y, czyli stworzyła jakby, zgodziła się na takie fundusze, dzięki którym można oficjalnie handlować Bitcoinem. I mogą to robić, co ciekawe, instytucje. Więc jest to absolutnie przełom, jeśli chodzi o aktywa cyfrowe, jeśli chodzi o kryptowaluty. I myślę, że wielu właścicieli funduszy, takich choćby jak BlackRock, no piją szampana w tej chwili. Wszystko to istnieje w przestrzeni tego nowego internetu, tak jak powiedziałem, Web3. I tutaj
Takim podstawowym jakby narzędziem jest blockchain. Blockchain to jest taka technologia, która służy zapisowi transakcji finansowych, tych finansów rozproszonych, zdecentralizowanych. No i do tego, żeby takie transakcje mogły zachodzić, potrzebny jest też zdecentralizowany portfel, DeFi Wallet. Jest ich dużo na rynku. My akurat korzystamy z MetaMask. Bardzo fajny, przystępny, prosty w obsłudze i jego polecamy wszystkim naszym inwestorom. Teraz na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, kiedy się pojawił pierwszy komercyjny internet, no to myśmy mieli do czynienia najpierw z takim podstawowym narzędziem jak przeglądarka. Później w Web 2 były już aplikacje i aplikacje pozwalały na ruch w dwie strony, przepływ informacji w dwie strony, czyli korzystający z internetu mógł się komunikować za pomocą takich choćby aplikacji jak Skype, czy WhatsApp, czy Zoom, z którego w tej chwili korzystamy. Oczywiście było to dużo korzystniejsze niż to, co mieliśmy w Web 1, ale płaciliśmy też za to cenę. Mianowicie, no, dostarczaliśmy informacje o sobie do internetu, no i tam były tworzone bazy danych. Właściwie można powiedzieć, że internet wiedział o nas wszystko. To było scentralizowane. Natomiast ten Web 3, czyli ta nowa generacja internetu, różni się tym od tych dwóch poprzednich, że to wszystko, co tam jest, to jest zdecentralizowane. Czyli wszystkie projekty nie mają struktury korporacyjnej, nie mają zarządu, nie mają właściciela, są całkowicie rozproszone w tym internecie. A zatem bezpieczne, niekontrolowane odgórnie. No i tak jak powiedziałem, takim podstawowym narzędziem, taką aplikacją jest ten zdecentralizowany portfel, czyli na przykład ten MetaMask, sympatyczny lisek, którego tu widać. Natomiast technologia, która robi teraz furorę, to jest właśnie blockchain, czyli łańcuchy składające się z bloków, na których to się zapisują w sposób automatyczny, samoregulujący transakcje przepływu finansów, wartości. I potencjał tego świata, tego nowego sektora ekonomii jest nie do przecenienia. Piszą o tym Time, Global Finance, Forbes, Yahoo Finance czy Bloomberg. Do podobnych wniosków dochodzą również instytucje finansowe, Vecity, JP Morgan. Oni wszyscy twierdzą, że do 2030 roku tam będzie 5 miliardów użytkowników i że potencjał gospodarczy tego sektora gospodarki wyniesie 13 bilionów dolarów do 2030 roku, co stanowi przyrost o 32 500%. No i teraz, jeżeli popatrzymy na te tabelki, na te wykresy i przyjmiemy, że nie od 2021 roku, ale od 2023, kiedy już nasz projekt wszedł na właściwe tory, że od tego roku wartość kapitału zainwestowanego będzie się co roku podwajać. To proszę zobaczyć, że do 2030 mamy już razy 128. Jest to troszkę mniej niż tam sugeruje Vecity czy JP Morgan, ale też jest to naprawdę imponujące na przestrzeni tych kilku lat. I teraz MetFi DAO to jest narzędzie inwestycyjne, z którego my korzystamy już praktycznie, no w maju
będą drugie urodziny tego projektu. Ja jestem w nim trochę krócej, ale jest to narzędzie inwestycyjne, które pozwala pomnażać swój kapitał. Jest całkowicie zdecentralizowane, tak jak wszystko, co w Web3. Jest na blockchainie, zarządzane przez społeczność MetFi, ponieważ głosujemy. Dzisiaj akurat pojawiło się 70. głosowanie. To wszystko się samo reguluje, ponieważ jest na blockchainie. Jesteśmy transparentni, bo wszystkie rzeczy, które się dzieją jakby w ramach naszego projektu, można o nich przeczytać na statistics.io. Mamy 27 800 uczestników, inwestorów, no i powstaliśmy 21 maja 2022 roku, więc jesteśmy stosunkowo młodzi, ale już mamy czym się pochwalić, bo mamy w tej chwili w swoim portfolio inwestycyjnym 8 projektów, między innymi Angel Block, Big Time Evermoon czy Sandbox, który widnieje tutaj w lewym górnym rogu, i tam zakupiliśmy na tej platformie cyfrowej, na tym sandboxie, kupiliśmy pewną przestrzeń, tak jak zrobił to Elon Musk, czy Snoop Dogg, czy firmy takie jak Gucci, Atari albo Binance. No i tą przestrzeń będziemy chcieli zagospodarować. Mimo że już zarobiliśmy bardzo dobre pieniądze na niej, absolutnie nie będziemy jej sprzedawać, na pewno coś zrobimy. Dwa nowe projekty to Elixir i Forward, więc 8 projektów i 2 własne. I tak oto wygląda to, co do tej pory udało nam się osiągnąć dzięki tym projektom. Proszę zobaczyć, że Big Time prawie dwukrotnie to, co wspominałem wcześniej. Podwoiła się wartość Big Time'a, a jak popatrzymy na Sandboxa, no to jest jeszcze lepszy wynik. Oprócz tego, że inwestujemy w projekty, w takie startupy, które chcemy, żeby się stały jednorożcami w przestrzeni tego nowego internetu, a jednorożec to jest projekt, którego wartość rynkowa wynosi $1 miliard, i my na takie jednorożce polujemy. No, oprócz tych projektów, które mamy w naszym portfolio, mamy też rezerwę w kryptowalutach. Proszę zobaczyć, że mamy blisko 68 bitcoinów. No, w tej chwili to wartość ich już przekracza 3,5 miliona. Mamy BNB, mamy Ethereum, mamy Solanę. No i my mamy taki cel, taką wizję, stać się inkubatorem numer jeden dla projektów tej właśnie przestrzeni i dać szansę zwykłym ludziom, żeby mogli w tym naszym projekcie wziąć udział i żeby mogli pomnażać swój kapitał. Żeby przystąpić do naszego projektu, należy kupić po prostu nasze udziały, akcje. To są tokeny. Jeden token, jeden MetFi ma mniej więcej wartość $2 w tej chwili. I one od samego początku, od maja 2022 roku, są na giełdzie zdecentralizowanej PancakeSwap. Myśmy też zapłacili trochę pieniędzy po głosowaniu, żeby one się pojawiły na dwóch scentralizowanych giełdach, które są no, takie top quality, najwyższej jakości, tier 1, Gate.io i Max Global. Tam je można też kupić. Kupujemy, no i czekamy, tak jak na przykład z Bitcoinem, żeby wartość tych naszych tokenów wzrosła. Ale możemy to zrobić w o wiele bardziej atrakcyjny sposób, mianowicie kupić tokeny i kupić do tego oprogramowanie. Oprogramowanie, czyli tak zwany smart contract, inteligentny kontrakt, który pozwala nam
na namnażanie się tych naszych tokenów udziałów w pewnych czasowych cyklach. I tych smart kontraktów jest 10, tak jak tutaj widać. Najtańszy krewetka za 100 dolarów, najdroższy humbug za 102 tysiące dolarów. Każdy z tych kontraktów ma mnożnik, multiplier, przy czym im tańszy, no tym ten mnożnik jest mniejszy. Krewetka plus razy 1, natomiast humbug, ten ostatni, 10 plus razy 10. Do każdego tego kontraktu jest przypisany właśnie taki obrazek: krewetka, krab, ośmiornica, ryba, delfin. I to jest NFT, czyli takie cyfrowe świadectwo własności. I tam zapisywane są wszystkie nasze ruchy, które robimy za pośrednictwem tego portfela naszego, czyli MetaMaska, w ramach projektu MetFi. Czy kupujemy jakieś tokeny, czy dokupujemy sobie, upgrade'ujemy kontrakt, kupujemy wyższy. No i dzięki temu oprogramowaniu co 12 godzin system przypisuje nam odpowiednią ilość tokenów. Czyli mamy jakby dwie dźwignie. Po pierwsze, dźwignia wartości, a po drugie, dźwignia ilości. No i osoba, która Cię tutaj dziś zaprosiła, na pewno pomoże Ci najbardziej optymalną opcję wejścia do naszego projektu wybrać. I tak jak mówiłem, w kontrakcie numer jeden, czyli na krewetce, w pewnym cyklu czasowym, do powiedzmy, jeżeli mamy jednego tokena, to system dopisze nam drugiego tokena, czyli nam podwoi ilość. W tym samym cyklu czasowym, co na krewetce plus jeden, to na kontrakcie numer 5, na delfinie, dopisze nam 5 takich tokenów, czyli będziemy mieli ich 6. Natomiast na najwyższym kontrakcie 10 tokenów, czyli będziemy mieć ich 11, czyli one będą się po prostu namnażać. I warto zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy przystąpili do tego projektu od samego początku, czyli maj 2022, z jednym tokenem, to na kontrakcie pierwszym, krewetka, mielibyśmy w tej chwili 3,3 tokeny. Na rybie 16 tokenów. Na hambaku 62 tokeny. To proszę zauważyć, że no, minęło od tego czasu 20 miesięcy. Mówiliśmy przedtem o podwajaniu się co roku, a tu no, niespełna 2 lata i praktycznie na każdym kontrakcie jest no, więcej niż podwojony ten nasz udział. Więc jest to na pewno bardzo ciekawe narzędzie inwestycyjne, ten nasz projekt MetFi. Myśmy wydali 75 tysięcy dolarów na tę chwilę, po głosowaniu oczywiście, na sprawdzenie tego naszego projektu, na sprawdzenie 30 smart kontraktów i 7 tysięcy linii kodów zabezpieczających. Zapłaciliśmy firmie Certik i to jest taka firma, która jest no, numer jeden na świecie, jeśli chodzi o badanie, audytowanie projektów na blockchainie. I znaleźliśmy się w top ten, w takiej najlepszej dziesiątce wyrażonej procentowo projektów na blockchainie, które są najwyżej oceniane. A więc najbezpieczniejszy. I poddaliśmy się takiemu permanentnemu audytowi. Każdy pracownik Certik, który znajdzie jakiś błąd w naszym smart kontrakcie, w naszych liniach kodu, dostaje 50 tysięcy dolarów za znalezienie takiego błędu. Więc myślę, że jesteśmy. Możemy się czuć bezpiecznie w tym naszym projekcie.
No i nic dziwnego, że o tym naszym projekcie rozpisywały się media. Yahoo, Medium, Bitcoin, Dailycoin, Cointelegraph i Forbes. Forbes napisał też, że jesteśmy bardzo ciekawym narzędziem inwestycyjnym. To taki artykuł się ukazał w maju 2023 roku. No i cóż po tych 20 miesiącach udało nam się zrobić? No, tych udziałów, czyli naszych tokenów w obrocie jest w tej chwili około 108 milionów. Ich wartość, czyli kapitalizacja rynkowa, to 206 milionów dolarów. Wypłacono ponad 33 miliony 600 tysięcy dolarów w prowizjach. Prowizje otrzymują inwestorzy, którzy są aktywni, którzy zapraszają nowych inwestorów do naszego projektu i otrzymują prowizję wartości 5% kontraktu, czyli w przypadku kontraktu numer 4 ryby to jest 75 dolarów. Mamy 28 tysięcy inwestorów blisko, jesteśmy cały czas audytowani przez CERT i kontrakt jest bezterminowy, więc możemy go zamknąć, kiedy tylko uważamy za stosowne. No i jest zero zadłużenia. Myśmy przez te 20 miesięcy wygenerowali gdzieś około 70 milionów dolarów przez swoje wszystkie poczynania tutaj w ramach projektu MetFi DAO. No i ludzie, którzy za tym projektem stoją, no, zaczęli się spotykać w internecie, ale tego było im chyba za mało. W listopadzie uznali, że to jest dobry pomysł. Spotkali się w RPA, w Cape Town. Około 25 inwestorów. Ja też tam byłem wraz z Piotrem, kolegą z Polski. I następne spotkanie zaplanowaliśmy na maj w Tajlandii, tu już większa grupa z Polski, a też około 60 inwestorów z całego świata. W listopadzie byliśmy w Dubaju, tam już około 130 inwestorów. Mieliśmy też spotkanie w Polsce, w Warszawiance, ponieważ też prężnie działająca jest grupa polska. To było w styczniu ubiegłego roku. Oczywiście zabawa, ale też i szkolenie. No i zaplanowaliśmy między 18 a 21 maja taki kolejny zlot naszych inwestorów do Stambułu w Turcji. Zapraszam serdecznie, ponieważ no, na takie wydarzenia warto tam się udać. Bo nie dość, że się edukujemy, że się dobrze bawimy, to jednak też nabieramy takiej pewności, że ten projekt to nie tylko internet, nie tylko projekty w Web3, nowe technologie, ale po prostu ludzie z krwi i kości. Myślę, że warto zmienić sposób myślenia i podejście do inwestowania. Że inwestowanie tak naprawdę wymaga odważnych decyzji, na które nie wszystkich stać, ale tu wcale nie mam na myśli zasobu portfela, tylko właśnie sposób myślenia, który trzeba troszeczkę zmienić. Zapraszam Cię do naszego projektu. Zwróć się do osoby, która Cię zaprosiła na dzisiejszą prezentację. Mamy dużo materiałów po polsku, po angielsku na tych stronach medfire.com, medfire.pl. No i osoby, które są w tej chwili na Zoomie na żywo, zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę.